No, trzeba sięgnąć jeszcze do źródeł tego kryzysu greckiego. Mianowicie to było jednak życie ponad stan, w sensie i przywilejów emerytalnych, i rozmaitych świadczeń, i słabości systemu podatkowego. Panie proszę, to wiem, ale co teraz? Co teraz? W związku z tym to życie ponad stan było możliwe dlatego, że Grecja korzystała jak gdyby z tej dobrej reputacji całej strefy euro, mogąc brać pożyczki bez ograniczeń i żyć za cudze pieniądze na niskim dosyć procencie. To w końcu trzasło, to w końcu pękło i ta strefa euro się naprawia, zaczyna być na to jakby uwrażliwiona i również rynki się na to uwrażliwiły. Także w moim przekonaniu to tak jak tu słusznie już mówiono, że nie można dopuścić do tego, że podatnicy z bogatych krajów będą płacili za życie ponad stan podatników z innych krajów, tych, którzy nie stosują tej dyscypliny, bo to pociągnie ze sobą kolejnych. Hiszpania będzie chciała tak żyć, Włochy będą chciały tak żyć, więc to jest kwestia pewnego zdyscyplinowania Grecji po to, żeby w innych krajach, żeby, bo wtedy by się strefa euro rozpadła. Natomiast jeśli Grecja przejdzie te wszystkie kłopoty, dostanie, będzie musiała zredukować swój poziom życia. Część tych długów faktycznie w końcu kiedyś tam będzie umorzona i zredukowana, no to jednak zmusi inne kraje do dyscypliny. Chciałem powiedzieć, że są kraje takie jak Łotwa na przykład, czy inne, które też miały niezwykle duże trudności i tam się zdyscyplinowano wewnętrznie. Tam zrobiono rozmaite bardzo drastyczne i kosztowne cięcia. Tam nawet a do nas jest takie odnoszenie, żebyśmy też nie żyli ponad stan, bo tutaj są teraz takie zapowiedzi przedwyborcze, że wszystko możemy zrobić. Obniżać wiek emerytalny, każdemu płacić pieniądze, przeliczać franki i tak dalej.